Kazimierz Przeszowski, Centrum Życia i Rodziny. Uruchomiliśmy akcję Brońmy rodziny .pl, aby wyrazić stanowczy protest skandalicznym słowom warszawskiej radnej, jakoby to rodziny były głównym miejscem molestowania dzieci i jakoby to właśnie ojcowie, dziadkowie i wujkowie gwałcili i molestowali dzieci. To są skandaliczne słowa, zaprotestujmy przeciwko nim. Nie pozwólmy na powielanie takich kłamstw, nie pozwólmy na tworzenie fałszywego stereotypu rodziny. 96% polskich rodzin wolne jest od tego typu zjawisk. Co więcej, 87% sprawców czynów zakazanych wobec dzieci to są osoby nie będące członkami rodzin dzieci. Nie pozwólmy radnej Diduszko na to, aby niszczyć ten piękny obraz, który każdy z nas nosi w sercu obraz kochającej się rodziny. Haniebne słowa warszawskiej radnej, obwiniające członków rodziny o przemoc na tle seksualnym wobec, wobec nieletnich, padły 28 marca podczas sesji Rady Miasta poświęconej deklaracji LGBT+. W miejsce merytorycznej dyskusji, w miejsce odpowiedzi, której winny jest społeczeństwu prezydent Szaskowski, posypały się bezduszne i bezpodstawne oskarżenia pod, względem, pod, pod adresem ojców, pod adresem wujków, pod adresem, pod adresem dziadków. W miejsce... W miejsce Odniesienia się do obaw, które żywią warszawscy, które powinni żywić polscy rodzice, dlaczego projekt wprowadzenia do szkół, który zakłada deklarację LGBT, edukacji seksualnej opartej o standardy WHO, w którym w tymże projekcie nie ma ani słowa o konieczności uzyskania zgody rodziców, dlaczego w miejsce uzupełnienia tego projektu, czy sprostowania, albo najlepiej wycofania się w ogóle z niego w całości. Dlaczego pod adresem rodziców sypią się tak haniebne oskarżenia, tak, tak, skandaliczne, tak skandaliczne słowa? Radna Agata Diduszko-Zyglewska 28 marca podczas sesji Rady Miasta. Odniosła się do słów swoich poprzedników, odniosła się do stanowiska jednej z, jednej, jednej z organizacji reprezentujących rodziców, reprezentujących warszawski protest rodziców, który był 18 marca. Odniosła się następującymi słowami, mówiąc, że my, rodzice, nie mamy prawa stawać w obronie naszej dzieci, twierdząc, że to właśnie my jesteśmy winni nieszczęścią dzieci, to właśnie my odmawiamy im obrony, to właśnie my krzywdzimy najmłodszych. Tak, tak, takie właśnie słowa radna Diduszko skierowała pod adresem rodziców. Dlaczego? Dlatego, że jest politycznym sojusznikiem prezydenta Trzaskowskiego, dlatego, że odwala za niego brudną robotę, dlatego, że ma za zadanie zdyskredytować stronę społeczną w dyskusji do, na temat deklaracji LGBT+, ma nas jako rodziców wyeliminować, ma na nas rzucić y, po prostu cień podejrzenia, ma, na, ma za zadanie nas stygmatyzować jako rodziców. Jeśli to my, tak jak twierdzi radna Diduszko, a co jest oczywistym kłamstwem, jeśli to my rodzice bylibyśmy winni nieszczęść naszych dzieci, bylibyśmy winni przemocy, bylibyśmy winni y, nadużyć seksualnych, jakie mielibyśmy prawo dostawania w ich obronie? Taki jest właśnie cel działań radnej Diduszko. Zresztą jest to już jej kolejna wypowiedź, wcześniej w czasie debaty w Polsat News 18 marca. Dokładnie takie same słowa wypowiedziała, dokładnie po raz kolejny powtórzyła to samo kłamstwo, jakoby to właśnie w rodzinach najczęściej zdarzała się przemoc wobec dzieci na tle seksualnym. Według danych Fundacji Dzieci Niczyje, czyli Fundacji zajmującej się właśnie przemocą wobec dzieci, przemocą także na tle seksualnym, 87% sprawców to są osoby nienależące do rodzin dzieci. Także twierdzenie radnej Diduszko, jakoby to właśnie w rodzinach najczęściej zdarzała się przemoc, jest po prostu kłamstwem. To nie członkowie rodzin krzywdzą swoje dzieci. Są to osoby obce. Warto powiedzieć, że są to najczęściej, związki, związki partnerskie, są to po prostu konkubenci, którzy w ramach pijatych, w ramach w ramach po prostu także uzależnieni od alkoholu, Przychodzą do domu i po prostu ich ofiarą padają dzieci, które znajdują się w tym miejscu zamieszkania. Warto jeszcze podkreślić, właśnie, że lansowane jest określenie, jeśli nie przemoc w rodzinie, co jest za, za, pożądane bardzo przez radną Diduszko i, i jej popleczników, to jest jeszcze drugie określenie, przemoc domowa. Tak naprawdę, dom, dom jednak kojarzy się z rodziną, z domownikami. Tak naprawdę mamy zawsze do czynienia z przemocą w miejscu zamieszkania. Warto podkreślić, że nie tylko wspomniani konkubenci, partnerzy jednego z rodziców dziecka, z którym dziecko mieszka, krzywdzą dzieci, bo takie są dane i, dane i dane polskie. 87% to są osoby niespokrewnione nie z, nie z dzieckiem. Z kolei dane amerykańskie, badania wykonanego na potrzeby Kongresu Amerykańskiego mówią wprost, 20-krotnie -krot, 20 częściej Przemoc wobec dzieci, przemoc na tle seksualnym zdarza się właśnie w takich rodzinach, w takich, w takich układach, gdy jedno z rodziców zmienia partnerów, ci partnerzy przebywają w miejscu zamieszkania dziecka i to właśnie oni, to właśnie tam, to właśnie wtedy dwudziestokrotnie częściej niż w zwykłych rodzinach, gdzie dziecko mieszka ze swoim tatą i mamą, że tata i mama są związani małżeństwem na całe życie. To 20 krotnie częściej niż w takich zwykłych rodzinach, które większość z nas ma szczęście mieć, to właśnie w takich związkach, związkach otwartych, niestałych, tam dzieci najbardziej narażone są na przemoc, także na przemoc na tle seksualnym. Warto jeszcze podkreślić, że przemoc w miejscu zamieszkania dotyczy także, jest to tragiczne, dotyczy także. Po prostu domów dziecka. Dotyczy także placówek opiekuńczo-wychowawczych, także, także po prostu zakładów poprawczych. Tam, gdzie dzieci są pozbawione jakiegokolwiek oparcia ze, strony swoich, ze swojej strony swoich rodziców, ze swojej str strony najbliższych, tam właśnie najczęściej padają e, ofiarą, ofiarą po prostu molestowania e, i o tym wszystkim radna Diduszko doskonale wie, natomiast nie mieści się w jej to scenariuszu politycznym i dlatego atakuje państwa, atakuje mnie jako rodzica, i na to nie możemy pozwolić. Dlatego Centrum Życia i Rodziny uruchomiło akcję Brońmy Rodziny. Brońmy tego, co jest dla nas najcenniejsze. Brońmy tego, co jest największym w życiu dobrym, tego, co jest największą wartością. Dlaczego warto żyć? Dlatego, dla co daje największe szczęście. Czyli brońmy naszych ukochanych rodzin, brońmy naszych kochanych dzieci. Nie pozwólmy na to, aby ktoś nas zniesławiał, aby ktoś odbierał nam nasze, nasze rodziców, nasze ojców, dziadków, wujków dobre imię. Dlatego zachęcamy jako Centrum Życia i Rodziny, zachęcam także osobiście jako rodzic, aby wejść na stronę brońmyrodziny.pl, podpisać petycję do Rady Etyki y, Miasta Stołecznego Warszawy i upomnieć rad, y, radną Diduszko że, i dać jej znać, że na takie słowa nie ma zgody. Nie pozwolimy jako rodzice, aby nas eliminować z debaty dotyczącej wychowania naszych dzieci, aby nas szkalować, aby nas oczerniać, aby odbierać nam prawo do dobrego imienia. Na to nie ma zgody. Brońmyrodziny.pl Bardzo dziękuję.